spać. I słuchajcie, najfajniejszym sędzią, jakiego w życiu poznałem, jest Piotr Jarosz. Tak naprawdę to ja nieuważnie słuchałem jego, bo faktycznie pomówił mi o palcach, ale że można ładować pięści. Proszę was, żebyście nie wyzywali Piotrka i że nie proszę, bo on mnie prosił, czy federacja. Nikt mnie nie prosił, tylko bardzo szanuję tego człowieka, lubię go i nie chciałbym, żeby którykolwiek z moich widzów wieszał na nim psy. Ja jak zawsze głupi coś chlapnąłem po swojej emocji. A naprawdę, naprawdę to jest najfajniejszy sędzia, jakiego w życiu poznałem. Żadnego innego sędziego tak nie cenię, jakiego, także Piotrek Jarosz jest zajebistym gościem.